Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku, takim już przedświątecznym odcinku naszego programu. Dzisiaj chcielibyśmy razem z Olą zaprosić Was do ciekawych inicjatyw, które planujemy przed świętami i w trakcie Wigilii, bo to jest ważny dzień dla wszystkich nas. Wigilia, gdzie spędzamy ją razem z rodziną. Myślę, że ten cały okres taki grudniowy już jest taką atmosferą rodzinną, taką wspólnotową. No i właśnie dla tych, którzy mają rodziny, mają dobre kontakty z członkami rodzin, którzy oczekują i wiedzą, że gdzieś zostaną zaproszeni, że gdzieś to spotkanie będzie, to oczywiście jest to taki pozytywny, ciepły, fajny okres. No niestety dla wielu osób, które nie mają takich dobrych kontaktów ze swoimi członkami rodziny, wiedzą, że ten okres właśnie spędzą sami, chociażby nawet dlatego, że rodzina jest gdzieś daleko. No niestety dla wielu ludzi niestety ten okres świąteczny, przedświąteczny, grudniowy jest takim smutnym, samotnym okresem. I tutaj wychodzimy naprzeciw temu i chcemy chyba po raz pierwszy w naszym mieście zorganizować Wigilię dla samotnych, nie dla biednych, nie dla bezdomnych. Chcemy po prostu zaprosić osoby samotne, które rzeczywiście będą w te święta same. Oczywiście chcemy to zrobić, nie wiemy jeszcze, jak to zrobić. Mhm. Po prostu rzucamy hasło, mamy piękny, duży lokal, do tego paru fajnych ludzi, którzy chcą nam pomóc w tym. I tak sobie pomyśleliśmy, czemu nie spróbować, czemu nie zaprosić samotnych osób. Oczywiście wiemy, że jest pandemia i to może być różnie, może być na przykład jakieś obostrzenia i wtedy nie będziemy mogli takiej imprezy zrobić, ale ruszamy, bo nie ukrywajmy, że chcemy bardzo mocno zaangażować się w problematykę samotności i w starości, i w ogóle samotności osób mieszkających w naszym mieście. I dlatego tak myślimy o tym, by rozpocząć naszą taką działalność, taką już namacalną, bo do tej pory kręciliśmy materiały filmowe, tłumaczyliśmy, czym jest samotność, jak to wygląda w rzeczywistości, co możemy poradzić, by rzeczywiście osoby wychodziły z takich stanów samotności, ale pierwsze to będzie taki prawdziwy, namacalny działanie, które rzeczywiście zaprosimy autentycznie samotnych na Wigilię. Ja myślę, że fajnie, że podkreśliłeś, bo rzeczywiście są i miejskie, i gminne nieraz spotkania takie dla osób potrzebujących, tak? Dla osób samotnych, ale takie, które gdzieś tam są, czy w kryzysie bezdomności, czy w kryzysie właśnie biedy, tam są jakieś paczki, pomaganie i to jest bardzo dobre i ważne, ale tutaj właśnie ta nasza inicjatywa jest skierowana też dla osób, które po prostu nie wchodzą w tą grupę, ale są samotne i takich osób jest dużo. Osób, które są dobrze sytuowane, mają mieszkania, mają pieniądze. Emerytury. Jakieś... Tak, dokładnie. Nie muszą być bogate, ale dobrze funkcjonują i na przykład dla nich nawet taka wigilia właśnie organizowana przez miasta dla osób, które są wspomagane jakoś finansowo czy paczkami, one nie czują po prostu takiej potrzeby, bo przecież mają. Z drugiej strony takie wigilie wiejskie są kilka dni wcześniej. To są takie symboliczne wigilie, a my chcemy ją zorganizować rzeczywiście w samą wigilię i zaprosić wszystkich tych, którzy czują potrzebę jakby wyjścia z domu i bycia z innym człowiekiem, na przykład na 16, żeby rzeczywiście ten okres wigilijny, te 3-4 godziny spędzić wspólnie z innymi osobami samotnymi. Powiem Wam szczerze, że ten okres, bo wielokrotnie będziemy mówić o tej imprezie jeszcze do świąt, ale po prostu jest to też taki pretekst do zaproszenia osób, które by chciały się uaktywnić, bo Wigilia to jest pierwszy element fajnych działań, które będziemy organizować w Gorzowie dla osób samotnych i potrzeba tej energii i zaangażowania osób, które czują potrzebę bycia z innymi, pomagania im.
Gorąco, gorąco Was zachęcamy do tego, byście skontaktowali się z nami, byście jakby zaoferowali swoją pomoc. Mamy plan na następny rok i wtedy rzeczywiście możemy bawić się w pomaganie, tworzyć taką fabrykę dobra i robić coś dla innych, którym te dobro jest potrzebne. Tak, ale do tego potrzeba właśnie siły, energii i ludzi. Tak. My wcześniej mówiliśmy, że takim jednym z fajnie funkcjonujących miast w Polsce, które mają dużą ofertę dla seniorów i dobrze dbają o seniorów, jest Wrocław. Wrocław tak, szacun. Tak, na swoim terenie ma aż 10 uniwersytetów trzeciego wieku i 60 klubów seniora. I teraz chciałbym, możecie powiedzieć, no tak, ale Wrocław jest duży. Wrocław jest równo 5 razy większy, a więc tak naprawdę my powinniśmy mieć minimum 2 dobrze prosperujące uniwersytety trzeciego wieku i minimum 12 do 15 klubów seniora, żeby wyrównać poziom aktywności i zaangażowania włodarzy w aktywność seniorską w naszym mieście. I wtedy być może te potrzeby gorzowskich seniorów rzeczywiście byłyby jakoś spełniane i realizowane. Tymczasem no, bo to jest nam tak, dużo że my sprawdzaliśmy, to nie są, bo u nas jest kilka grup, na przykład grupy przy kościołach, które mają 15-20 osób, członków i one świetnie funkcjonują, ale po prostu tu mówimy o prawdziwych, profesjonalnych klubach seniora, które rzeczywiście mają członków po kilkadziesiąt, a niektóre przekraczają powyżej setki, bo sprawdzaliśmy to. A więc tam naprawdę ta infrastruktura jest zbudowana, jest konkurs ofert dla podmiotów seniorskich, które działają na tym terenie. Miasto regularnie wspiera rozwój tych placówek. Ale też to, do czego zmierzałam, tak. Czyli właśnie tam są ludzie, tacy młodzi ludzie, czy ludzie tak. W średnim wieku, którzy wspierają, którzy angażują się i dają swoją energię, swoją wiedzę, swoją aktywność, by popchnąć troszkę właśnie te wszystkie organizacje. Tak. Tam są specjaliści, którzy rzeczywiście w tych organizacjach, które są dofinansowane, mogą funkcjonować, mogą być zatrudniani, więc wszystko po prostu jak w tych puzzlach jest poukładane. I tam to działa. I tam to działa właśnie, więc u nas też brakuje chociażby tego elementu, czyli tych młodych ludzi, aktywnych ludzi, którzy chcą troszkę zaangażować się i poświęcić swój czas i swoją energię na to, żeby seniorów troszkę wesprzeć. Tak, tutaj od nowego roku ruszymy do naszych uczelni, które działają na naszym terenie i poprosimy je, by studenci kierunków pedagogicznych, socjologicznych, jakby zaprosić je do nas na praktyki, zaprosić ich do nas na różnego rodzaju zajęcia, by rzeczywiście tworzyć infrastrukturę, która by wspierała ruchy seniorskie i ruchy takie jak te. Samotni są wśród nas, właśnie wymyśliliśmy takie hasło, samotni są wśród nas, by wspierała takie ruchy, by rozwijać tą pomoc w kierunkach, w których do tej pory w ogóle ona nie była kierowana. A więc my mówiliśmy o potrzebach seniorów, ale w ogóle o potrzebach samotnych, czy samotnych seniorów, czy w ogóle ludzi samotnych, w ogóle nie tworzymy żadnej oferty, nie wychodzimy do nich z jakąkolwiek pomocą. A więc naszym zadaniem jest przez organizowanie imprezy, wigilię, podjęcie właśnie tego ważnego tematu, bo będziemy się spotykać co tydzień, będziemy rozmawiać o tym, żebyście wchodzili na naszą stronę, zgłaszali się. Oczywiście jak to ma wyglądać oficjalnie. Oficjalnie w środę, czyli za 2 dni będziemy, w środę to będzie 8. Tak. 8. W środę 8. oficjalnie otwieramy stronę internetową, tworzymy kampanię medialną, która będzie, jak mówiła, w jaki sposób zapisać się na Wigilię, a więc jakby zarezerwować sobie miejsce. Również będziemy mówili o wolontariacie,
który by dotyczył właśnie wspierania osób samotnych i tutaj też jakby osobne konto, osobna strona dla wolontariuszy, dla tych, którzy będą chcieli z nami współtworzyć te akcje i to jakby będzie takie prawdziwe, oddolne ruszenie, bo ani nie wspiera nas w tym Urząd Miasta, ani inne instytucje, po prostu chcemy w naszym mieście rozpocząć mądrą dyskusję i fajne działania skierowane do osób samotnych. Tak, i potrzebujemy waszego wsparcia, tak? Chcemy, żebyście też zaangażowali się. My zachęcamy jak najbardziej, żeby do nas się zgłaszać, jeżeli macie taką ochotę, czymkolwiek się nie zajmujecie, a chcecie wesprzeć albo przekazać swoją wiedzę naprawdę, czy nas, czy jakąś inną organizację, czy klub seniora, jak najbardziej po prostu wyjdźcie, rozmawiajcie, wspierajcie. Każda osoba i każda energia i czas się liczą i dzięki temu właśnie wspólnie możemy stworzyć lepsze środowisko do funkcjonowania dla seniorów. My wcześniejsze nasze programy poświęciliśmy na to, jak organizacja ma funkcjonować, skąd jak ma brać te fundusze, ale też no właśnie, jeżeli nawet ma te fundusze i ma możliwość zatrudnienia kogoś czy wydania ich, to potrzebujemy was, czyli ludzi, którzy chcą wesprzeć, i podzielić się swoim czasem i energią. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, po prostu o tym już nie będziemy mówić w tej środowej kampanii, po prostu chcemy zacząć rozmawiać o pieniądzach, bo tworzenie profesjonalnego wsparcia dla osób samotnych, tworzenia klubu, grup wsparcia i innych działań, o których chcemy jakby rozpocząć taką działalność w następnym roku, potrzebuje profesjonalnego, aktywnego działania osób trzecich. I niestety dla nich potrzebne są pieniądze, bo mogą raz przyjść, na przykład na 2-3 godziny poświęcić swój czas, ale my potrzebujemy regularnego działania, regularnej pracy, bo po prostu zdajemy sobie z tego sprawę, że potrzeba naprawdę dużej energii, żeby kogoś, kto przez wiele lat był samotny, żeby zrobił ten krok i wyszedł do społeczeństwa i zaczął w nim funkcjonować, korzystać z oferty, które na przykład nasze miasto przygotowuje dla takich osób samotnych. A więc to jest proces. My rozpoczynamy, ale bez was, bez ludzi, którzy by chcieli nam pomóc, trudno nam będzie na przykład we dwójkę ruszyć i zacząć aktywizować prawie 10 tysięcy osób w naszym mieście. To jest troszeczkę zbyt duże. Tak, i to jest też dobrze jest wrócić do tego przykładu z Wrocławiem, tak? Tak. Oni mają te 10 uniwersytetów trzeciego wieku i te 60 klubów seniora, ale ile tam ludzi musi na to pracować, tak, tych oddolnych. Już swoją drogą ilu seniorów może z tego korzystać, ale ile osób musi być zaangażowanych, żeby te placówki funkcjonowały na takim poziomie, tak. bo mówię, to nie jest spotykanie się raz w tygodniu grupy 10-15 osobowej, to są codzienne zajęcia dla seniorów. I to są etaty po prostu. I to są po prostu etaty. I tak, jeżeli chcemy mówić o profesjonalizmie w aktywizacji seniorów, w aktywizacji rozwiązywania problemów różnych i seniorów, i społeczności lokalnej, to musimy mówić tutaj też o środkach, bo samo się nie zrobi. A przez to, że na przykład miasto przez wiele lat nie wspierało ośrodków na przykład seniorskich, są jakie są, są po prostu słabe, ponieważ nie mają wsparcia, a to jest nie fair, na przykład patrząc do tego, w jaki sposób miasto wspiera sekcje sportowe, że to jest taka nierówność, nieuczciwość pewnego względu i chcielibyśmy jakby zmieniać tą narrację, żeby pokazywać, że podmioty seniorskie, aktywność seniorska, aktywność w takich kwestiach jak samotność jest bardzo ważna, dotyczy olbrzymiej grupy ludzi. To nie jest jak na przykład sekcja ping-ponga, sekcja sumo, gdzie może tam jest 15, 20, 30 osób, które uprawiają ten sport. Tu chodzi o tysiące osób, które rzeczywiście potrzebują naszej pomocy.
My jako Gorzów dla seniorów mamy piękną infrastrukturę, ponad 1000 metrów, mamy przepiękne pomieszczenia, cały sprzęt i można to wykorzystać, by rzeczywiście zaprosić i seniorów, i osoby samotne do tego, by w tym miejscu na Traugutta i na Pomorskiej zaczęły się fajnie bawić i czuć, że życie jest piękne. Ale do tego potrzebni są ludzie. Czyli potrzebni jesteście tak, wy. A więc zapraszamy was do kontaktu. Wejdźcie sobie na Gorzów dla seniorów na Facebooku. Na Bank Samopomocy, na Facebooka. Tam będą takie bieżące informacje. Tak, o tym jak... Pandemia wpływa na to, jak to wszystko będzie funkcjonowało, a sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. Wiemy. Więc rzeczywiście wejdźcie na Facebooka. Na Facebooku znajdziecie najświeższe informacje, będziemy was informować. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy i czekajcie na środę. W środę będzie kampania i wspierajcie nas potem, bo będziemy szli jak burza. Zaproponujemy cały program aktywizacji osób samotnych, a więc myślę, że wam się to spodoba i pomożecie nam dobrze działać w naszym mieście. 2022 będzie ambitny, ale o tym będziemy mówić w następnych odcinkach. Dzięki wielkie. To co, do następnego odcinka. A teraz żegnamy was i już w takim świątecznym klimacie zapraszamy na kolejny odcinek. Na razie.